Wystawę poświęconą setnej rocznicy urodzin błogosławionego księdza Stefana Wincentego Wrelichowskiego można oglądać w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wystawę prezentującą życie i pracę błogosławionego otworzył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest senator Kazimierz Wiatr. Żyjemy w takim czasie, że samo słowo umyka, że jednak obraz potwierdza ten przekaz. Jesteśmy w roku stulecia urodzin błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego. No i stąd były podejmowane różne inicjatywy. Stąd jakby ta wystawa, ona najpierw miała miejsce w Senacie. To było w pierwszej połowie grudnia. No i przywieźliśmy ją do Tarnowa. Miejsce wystawy jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Budynek foyer Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie kształcą się przyszli księża. Każdy z nich i każdy z nas może się rozpoznać w postaci błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. My mamy różne wzloty, zachwyty, postanowienia, a potem jest szare życie i mówimy, no nie, życie jest ciężkie, to się nie da. A on pokazał, że się da, że to można, że można w pełni, zgodnie do końca żyć tym, co człowiek ma we wnętrzu. Dzisiaj usiłuje się podkreślić, że duchowieństwo, kapłani żyją swoim życiem, naród żyje zupełnie innym życiem. Widzimy w postaci błogosławionego Wincentego, że on, zwłaszcza w tych warunkach obozowych, jest z ludźmi, jest dla ludzi. To jest ważne zadanie także dzisiaj dla duchowieństwa, aby kapłani, biskupi coraz silniej, mocniej wiązali się z codziennością chrześcijan i żeby następowało to wzajemne zrozumienie. Wystawy można oglądać w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie jeszcze przez 2 tygodnie.